acabou na dobra. E acabou na dobra. To na TVP pewnie leci, że już jest ok. Spartiatik! Idolka. 24 ha w aucie. Ja pierdzielę. Tak. To jest to, na co czekam. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika. W dzisiejszym odcinku spędzę 24 godziny w aucie. Czemu ona pakuje ubrania? 24 godziny, jak tydzień gdzieś jadę, to nic ze sobą nie biorę. Zaraz zacznę challenge, ale najpierw chciałabym, żebyście zobaczyli mój car tour. Tutaj ogólnie w przodu jest miejsce dla osoby towarzyszącej, ponieważ w dzisiejszym odcinku też zobaczycie gości. Tutaj znajduje się tylko i wyłącznie kość. Ty, ten film, ja bym go trochę usprawił, tak zanim zaczniemy oglądać. 24 ha w aucie, bez klimatyzacji, na środku nagrzanego parkingu. Zamknięte okna i tak dalej. Ale dymy by były. Ja pierdziel. Ale tył wygląda już zupełnie inaczej ze względu na to, że tutaj się urządziłam i mam łóżko, poduszki. Tutaj mam garderobę, jest nawet klimatycznie. Co jest? Ale zobaczcie, jak to wygląda od strony bagażnika. Co się odpieprza? To jest 24 ha w aucie? No i otwiera się bagażnik i mamy tutaj kuchnię. Są, zobaczcie, już włożone do niej moje ulubione serki, czyli serek ze szczypiorkiem oraz tutaj jogurcik. Mamy też strefę tutaj łazienki, ponieważ tutaj znajduje się kibel, bo muszę się jakoś załatwiać. Moi drodzy, ja nie oszukuję w tych moich challenge'ach i naprawdę się do nich przykładam, więc musiał być przenośny kibel. Co prawda nalałam tam dużo takiego płynu zapachowego i na pewno nie będzie śmierdział, więc to jest naprawdę spoko. Przy łóżku też znajduje się tutaj, zobaczcie, kosz przenośny, proszę bardzo. A jeżeli taki odcinek wam się spodoba i chcecie więcej takich odcinków, gdzie spędzam gdzieś 24 godziny, może na przykład w przyczepie kempingowej, moje ryce mają taką, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, to będzie oznaczało dla mnie, żebym robiła więcej dla was takich odcinków. No i oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, to jest bardzo ważne. Jest dokładnie 10:22 i ja zaczynam swój challenge. Pojedziemy sobie na jakieś śniadanko, na jakieś kanapeczki w Krakowie. Dobra, jesteśmy na miejscu, podjeżdżamy w ogóle. Ja pierwszy raz jestem na tym drive tutaj w Avitexie. Będzie kanapeczka z szynką i z warzywkami, taka bułeczka, będzie ona 3 razy. Co to jest za miejsce? Mamy prowiant, lecimy po Karola. Co to w duchu jest? O kurcze, pieczone. Tu jest kibel. Ej, mega fajnie rozkminione. Zapnij pas. Kanapeczki dla ciebie i dla mnie. Dobra. Jedna kanapeczka i jagodzianka dla ciebie, jedna jagodzianka i kanapeczka dla mnie. Dobra. Soczek pomarańczowy, proszę bardzo. O, dziękuję, dziękuję. Wyjechaliśmy spod domku, ale robimy sobie szybki postój na jedzonko. Co chcesz? Musisz się ostro garbić na tym kiblu wersów. Ty, może dadzą ujęcie, jak z niego korzysta. Też mnie ciekawi, jak na nim siedzi. Oj, kanapeczkę najpierw. Kanapeczka. Widzowa jest 11. O 11:00 popełniłam błąd, bo chciałam wyjść Karolowi pomóc z meblami, więc muszę liczyć challenge do 11:00. Najlepsze, że Karol mi mówi: a co ty robisz? Możesz wojc auta? Mówię: o kurwa. I wróciłam się szybko na pędzie. Widzowa, ona ma powiększone usta, czy nie? VIP, 15 etapów, czyli Luxo osuszacz, Hot Wax Luxo, Hot Wax, mycie podwozia. Ta. Wykupiliśmy tutaj karnecik, wszystko ma powiększone, a łapy? Jedziemy na menu bezdotykową. W ogóle pierwszy raz jestem na menu bezdotykowej, bo wcześniej słyszałam cały czas, że nie można z folią, a ja mam oklejone autko, ale faktycznie tutaj jest taka myjnia, chyba jedyna witam, w ogóle Black, w Krakowie, witam. Ile się nie mylę, która jakby nie ma czegoś takiego, że te szczotki będą rysowały tą folię. Więc bardzo mi na tym zależało i jak tak będzie, no to ja tu będę o wiele częściej przyjeżdżać na tą myjnię i będę mieć częściej czysty samochód. Co ty piszesz? Co się dzieje? Powiedział mi pan, że mam tutaj włączyć na neutral i czekać i mnie tutaj ta maszyna przepcha auto. Ej, faktycznie nic nie robię, patrzcie. Wow. No i taką myjnię to ja polubię. Dobra, już teraz nic nie widzę, to ja się zaczynam bać. No i tam widza. Siema, Biesiek. Jaki czas! I nie muszę wychodzić z zamka, to jest najlepsze. Teraz suszenie, patrzcie. Jeszcze ciekawe, bardziej sobie powiększyła dydy i usta niż za pierwszym razem? Co? Się wszystko tak rozstępuje. Jak uciekają kropelki, jak fajnie. Dzięki farca sypka giftowego dla Enox, witam. Ej, co jest?
O nie, to był gift, ty już chyba masz suba. Dobra, nieważne, oglądamy. Dobry dzień sobie wybrałaś na nagrywanie 2-4 w samolocie, nie? No, jest tak grubo, to masakra, ale stwierdziłam, że znowu pojadę ci odcinek, ale w damskiej wersji. Hmm? Więc dzisiaj będę się opalać na tutaj na tym. Świetnie. Tak, jedyne pytanko, jakie do ciebie mam, no? To Krzysiu, widzowa się zastanawiałam. Czy nadal będą odcinki z garażu po wyprowadzce z domu ekipy? No tak, oczywiście, specjalnie pod to wynająłem osobny garaż i to... Ona ma nawet powiększone źrenice. Do mnie na odcinek jak zechce się dwójkę, no kibel ma jakiś specjalny tam. Garaż, bo wynajęliśmy dwie osoby z kumplem. Albo przez okno. To nie jest garaż, tak. Czyli trochę przenosisz swój garaż, ale w takiej wersji premium do tej hali. Tak. Trzymam kciuki i jestem mega ciekawa twojej hali, także wbijajcie do Krzysia na odcinek. Moi drodzy, chciałabym zwrócić uwagę na Paulinkinek, że tutaj jak jest... To jest ta od minimajka. Widzowie są ciekawi Paulinka. Czy niekoniecznie masz już zaplanowaną jakąś walkę, ale czy masz chęć walczyć? Kiedy byś chciała zerwać? Chęć może mam, ale na pewno nie teraz. No ale... Nie teraz chcę zerwać, to kiedy? Co za dziwna odpowiedź na takie pytanie. Ale już tak coś chcesz sobie trenować i no, jest elegancko, ale jakby, bo ja lubię trenować, bo to jest ciekawe, to nie jest nudne jak na siłowni, te tam podnoszenie i to jest jakby ciągle to samo, a na treningach robimy sobie coś innego. Mamy problem. Ona o walce mówi z minimajki. Pierwszy raz dzisiaj, muszę z niej skorzystać, jest teraz godzina 13.20. Będzie to ujęcie, jak Bear Grylls. Dawid, nie zmieści mi się dupa. Na wysokość, Karol miał rację. Nie mam nawet jak siąść na kiblu. Zostało mi jeszcze tylko spuszczenie wody. Żelik. Gotowe. Zaraz jadę, ponieważ będę dostarczać mojej pizzę przesyłkę z Warsaw Store. Stwierdziłam, że skoro to jest w obrębie Krakowa, to dzisiaj jej dostarczę paczuszkę przez auto. Cześć, cześć! Dzisiaj jestem twoim prywatnym kurierem. Bardzo Barti. Dzięki bardzo. Barti na albo. Dołożyliśmy tam dla ciebie jeszcze jakiś gratis, mam nadzieję, że się spodoba. Nie znaliśmy rozmiaru, więc to będą dodatki. Ja widziałam, że zamówiłaś chyba planer i kosmetyczkę. Tak, no właśnie. Bo moja siostrzenica tego nie przeżyje, jak ona cię nie zobaczy. No to dawaj ją tutaj. Dawaj. Wiesz, już tyle przyjechałam, to już mogę tu zostać więcej niż 2 minuty. Cześć. O, jaka słodka. Chcesz się przytulić? Ja mogę tylko przydać to niestety. Ja bym tak zareagował w wieku 8 lat, jakbym Hugo na ulicy spotkał, no, tego trolla. Miłych wakacji, powodzenia. Mi się też popłakał. Powodzenia z maturą. No i fajnie. Zawsze to jest miłe, jak można komuś zrobić taką niespodziankę i przyjechać. W ogóle kiedyś zastanawiałam się, żeby zrobić tak, że jestem kurierem Verse of Store, ale ciężko jakbyś było to spotkał właśnie zorganizować, że dużo paczek jest też poza Krakowem i musiałabym naprawdę kilka dni na to poświęcić, żeby jeździć po Polsce. Ty byś tak zareagował, jakbyś Pudziana miał przytulić? Ja spotkałem kiedyś Pudziana, bo on obok Łodzi mieszka. No. To było niesamowite przeżycie. Nic lepszego w życiu my już nie spotkałem. Ale w sumie taki moment mnie bardzo zachęcił. Fajna to jest taka niespodzianka. Dawajcie znać w komentarzu i zostawiajcie łapkę w górę, jeżeli chcielibyście. A, jeszcze Deroka mogę spotkać, masz rację. O kurde. To jak spotkam, to powiem czy lepiej. Lodóweczka to kuchnia? Aha, to z kuchnia. Tu łazienka, kibel. Moje pierwsze pytanie brzmi, czy po przeprowadzce Drakon będzie mieszkał z wami? Ciężkie pytanie. Kto to jest Drakon? Drakon? Tak, bo ja ogólnie bardzo bym chciała i jest pozwolenie też na psa w tym miejscu. Nie będę ale zgodził, wiem, że cięci. Moja mama bardzo jej pomaga, mój pies, w tym, że musi codziennie go nakarmić i tak dalej. I jakby u nas wtedy. Drakon to jest HP. Cały czas do mnie dzwoniła, kiedy on przyjedzie. Ja bym strasznie za nim tęskniła, widać było. Ja bym tak zareagował, jakbym ciebie zobaczył, bo bym myślał, że to Hugo. No. Jeżeli jestem podobny, to fajnie, mam fartowne geny. Że zanim tęsknię, więc nie chciałabym jej też tak od razu odbierać z dnia na dzień psa. Rzadko tylko, się trafia taki plan, coś. Przyjeżdżał do nas na przykład na całe weekendy, albo okay. Na kilka dni będzie. Dziękuję, PZ. Więc... Za 3 miesiące, ja pieprzę, dziękuję bardzo. Zobaczymy, jak on też to będzie znosił. Wydaje mi się, że dobrze, bo on jest ogólnie do zmian, ma wywalone i się cieszy, jak jest ze mną. Cieszy się, jak jest też z mamą. Drako na pewno jest będzie w tamtym chyba miejscu, ale czy na stałe? Raczej na początku jeszcze nie. Drugie pytanko brzmi, kiedy możemy się spodziewać twojego filmu u ciebie na kanale z przeprowadzki? O. No i czy się cieszysz? Że się a to zobaczy? Ciekawe, to zlikuję u ciebie w filmie, bo ja będę najpóźniej. To jest ta dziewczyna tego wujaszka. Tak? Miejsce zamieszkania jest dostępne dopiero tego, od co jest października, mózgiem. Więc myślę, że film z no, widzicie, jestem fanem, przyznam. Będzie najwcześniej drugi tydzień października, to jest a najpóźniej pod koniec października. To jest w ogóle mega dziwne, bo ja odcinek nagrywam w momencie, kiedy właśnie się wszyscy już wyprowadzają i się zbierają co trochę z domu ekipy i właśnie zobaczcie, jak wygląda garaż Krzysia. No przecież to jest jakaś masakra. Kasi jeszcze tam motor stoi, tu w garażu u nas pusto. Nie teraz wiem, jest taki jest plan, intro to Hugo, że włączam sobie piosenkę Chill, zamierzam sobie
tutaj chillować. Będę się opalać tutaj na górze. Rozkładam swój ręcznik. Najlepsze oczywiście ręczniki. Moja ulubiona część filmiku, kiedy Wersow robi najlepszy cosplay w odcinku. To jest moja ulubiona część filmiku ogólnie. Polecam serdecznie. Strój to jest cosplay. Polecam. Strój również jest z Wersow.com. Jest teraz mega słonecznie, jest patelnie. Ale ona by się spaliła na tym aucie. Dzięki, Dawid. Przynajmniej dostaję gifty, do ekipy akurat. Chociaż mój ulubiony to jest spaśne jabłko. Ono jest totalnie... Wyszła poza auto? No nie, może chyba się tak stykać z autem. Najlepsze. Przebrana? Fantastycznie. Teraz kolejna aktywność, ponieważ będzie ona niespodzianką dla mojej siostry. I zabieram ją do McDonalda. A ona lubi Maca, ten Mac nie pojawia się... Czekaj, co? Brana? Fantastycznie. Teraz kolejna aktywność, ponieważ będzie ona niespodzianką dla mojej siostry. I zabieram ją do McDonalda. A ona lubi Maca, ten Mac nie pojawia się u niej często. Skakuj! O jak? Witam! Witam, podróżniczka. Ty, to jest ta youtuberka, ta Lenka? Lepiej najpasuj w drogę do McDonalda. Ty nie wiedziałeś? Ona jest jej siostrą? Tak, surprise. Cieszysz się? No to ekstra. Sorry, że tego nie wiedziałem. Czy wie pani już, co pani będzie jadła? Kurczaczki, frytki. Czekam na film 24H Fake Taxi. Co to takiego? Wodę. Okej, okay, zawsze zanim odjadę, sprawdzam, że wszystko jest, bo poprawnie mi się zdarzyło, że nie było. Ale jest. To nawet świeżutkie i cieplutkie. Podjedziemy sobie... Ile taka siostra potrafi opieprzyć, jak myślicie? Ile ona by mogła opieprzyć w maku? Poprawnie mi się zdarzyło, że nie było. Ale jest. To nawet świeżutkie i cieplutkie. No podjedziemy sobie tutaj na bok i sobie będziemy zjadać. Co zjadać. Wy piszecie, debile pieprzone? Wsypujemy sobie fryteczki. Ja pierdzielę. No to jest patent, co każdy zna. Taką moją wymówką, cheat dayem. Dobra, dawaj, przytulasa. Częściej takie niespodzianki. Tak. Pa. Pa, cię. Ty, fajnie jest mieć siostrę milionerkę, nie? Co dalej z twoim kanałem? Czy cieszysz się, że z takich osiągnięć? Znaczy, mam nadzieję, tak mi się wydaje, bo ja nie mam. Nie znam żadnego milionera. Znaczy, znam Black Blue jest milionerem, Draco i tak dalej. Wiesz, to jest... Można powiedzieć sobie, że to jest rodzina, nie? Bo my tu wszyscy jesteśmy rodziną. A, czyli znam. Dobra, git. I jakie masz plany na swój kanał? Co będziesz tam pokazywał? Ciężko się nie cieszyć. No. Ciekawe, czy za jakiś czas kupisz sobie drugie buty za 10k. Ale te buty nie kupujesz za 10k. No, wydaje mi się, że buciarze i streeturowcy mogą czasami zwariować, bo ta cena jest mocna. Ale kochani, Nike Air Max z Off-White kupiłem za 1000 zł. I dziękuję tutaj Trąbie za taki deal, no bo to jednak jest dobry deal. Co dalej z kanałem? Jeden kaza buciory? Przemek Show. Po co jest Przemek Show i po co to wszystko? Żeby spełniać marzenia. Ja przez ten kanał spełniam marzenia tego 7-latka, który po prostu wtedy pragnął mieć swoje Przemek Show. Ale wiesz, że ty sobie to tam bardzo sprytnie przemyślałeś. W ogóle zajebiście sobie przemyślałeś. Joanna Jędrzejczyk, jak ostatnio z nią rozmawiałam, to ona mówiła, że ludzie ją w Stanach pokochali za to, że ona miała historię. Że ona tą historię dobrze przedstawiła i że to po prostu za to ją ludzie pokochali. Bo każdy, kto osiąga sukces, ma swoją historię, ale ktoś ją przedstawi lepiej czy gorzej. A ty już złapałeś ludzi za serca. Wiesz, Przemek Show, tutaj ten, ja teraz będę propsować. Dawaj, Przemu, rób Przemek Show. I zajebiście, wiesz, to jest super props, nie? Poprzez kanał, poprzez Przemek Show, poprzez ten cały kanał. No chcę spełniać tysiące godziny marzenia, bardzo czyli, zarabia, chyba więcej. Podróżować, zwiedzać świat, wiedzieć różne kultury, kupić buty za 10 tysięcy. To jest to, co chcę robić w życiu. A powiem a wiesz, ci, że nawet dzisiaj mam ketchup Tortex? Patrz, normalnie mam. Co jest gra? Wersów jako prankstyka! Ale... Ja pierdziele, dziękuję bardzo, ninja. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić! Ninja Kawasaki dał na goldboardę kole... 100 zł. Masz na maka od braciszka Keków. Dziękuję, bracisku. No milion, widzicie, tak to jest mieć milionerów w rodzinie. Wystarczy się dobrze urodzić. Widzowie, macie problemy w życiu? Wystarczy się dobrze urodzić. Czego ty nie rozumiesz? Rozumiesz? Ale też śmieszne w sumie. Twój? Twój. Jak myślisz, co robisz tutaj? Twój. Wymożony samochód. Tak. Dziękuję bardzo, ninja. Serce dla ciebie z Korei prosto. Zamówiłem. Jakaś nowa BMK. Dzięki za radę. BMK? BMK. Hej! O, dzień dobry! Siema, nie mogę, wyszłabym do was, ale nie mam jak. No ładna kulturka, Vera, jest ładna kulturka. Co to? Ale dzisiaj się na 24. A, oni są z tej ekipy 2, tak? A i nawet mam ten, taką jedną rzecz dla was. Nie, to nie jest Team X. Jezus Maria! To jest ta ekipa 2. Jezus! Genzi. Genzi. Ej, bardzo ładnie tu masz. A czy ten kibelek jest pusty? Nie, już chciałam. Sprawdzam! Nie, nie, nie! Tanko
do ciebie. Jak sobie myślisz o tym? Czy ten kibel jest pusty? To takiego gościa bardzo byś chciała mieć i czy w ogóle myślisz o tym, żeby zaprosić jakiś gości na... Czaj, co? Jaki jest twój marzony gość specjalny? To jakiego gościa bardzo byś chciała mieć i czy w ogóle myślisz o tym, żeby zaprosić jakiś gości na swojego kanału? Szczerze nie planowałam sobie jeszcze odcinków z gośćmi oprócz ciebie, bo tam próbowałyśmy coś przekminić razem i prawdopodobnie... No ale to będzie aktualność? Oczywiście, Elon Musk? Tylko po prostu trudności są lekkie tam z tym, ale myślę, że to nie będzie jedyny odcinek, na który cię zaproszę. Smaczny. Szczerze, no nie myślałam o tym. Jakoś tak dobrze mi jest zagrać w tym gronie, w którym jesteśmy i na tym teraz się skupię, na teraźniejszości. Okay. Też ja nie znam tak osób, ja naprawdę jakby, ja się nie znam z influencerami, tak? W sensie, no znam tam kilku, ale ja mam takich swoich stałych znajomych, takim jednym... Ale prawdę. Co jest? Widzowie, odcięło mnie od patrzenia na Berso. Jedno szybkie, proste pytanie. Nic nie słyszałem, co mówią. Dobrze. Widzowie są ciekawi i ja w sumie też. Czy wrócisz jeszcze do prowadzenia zajęć z windsurfingu? Powiem tak. Możliwe, że nawet na moim kanale pojawi się taki odcinek w niedalekiej przyszłości. I co też jakby sprowadza się do tego, że za niedługo będę otwierał własny kanał. Czekaj, zastanawiam się, ale koło 10? Znagrać do was taki film. 8, nie jestem pewny. 8 może. O, i mam tutaj bardzo proste pytanie. Czy po zakończeniu projektu Gen Z już wiesz na 100%, że się wyprowadzasz do Warszawy? Czy masz takie coś, że jednak może cię coś zatrzymać w tym Krakowie? No myślę, że może mnie coś zatrzymać. Jakby ja jestem otwarta na różne propozycje. Ja też jestem taka, że jakby ten rok, który teraz trwa, jest takim sprawdzianem dla mojej też relacji z moim chłopakiem. A więc jeżeli wszystko jakby... Warszawa później sprzedał ten kibel z zawartością do 1000 zł, jak któryś sprzedał swój kurs. Z tego co słyszałem, zawartość taka sama. Jakby między nami będzie ok, to raczej będę chciała wyprowadzać się do tej Warszawy. Szczególnie, że muszę też studia dokończyć, bo w przyszłym roku, jeżeli ich nie dokończę, no to niestety jakby wyrzucą mnie z uczelni, nie mogę już kolejnego roku dzikanki wziąć. A szkoda mi jakby 3 lat zmarnować, bo mi została tak naprawdę tylko obrona. A jeżdżenie do Warszawy co tydzień, co weekend też by było ciężkie. Wypieprzono na te studia. Miałbyś teraz już wybrać. Jeżeli już teraz miałbyś walczyć, to z kim? Ja bym chciał kiedyś walkę z konfliktem, ale nie chciałbym na przykład robić tego konfliktu na przymus, nie? No to dobra, to ci ułatwię trochę, chcesz? No. To z Gen Z, możesz wybrać jednego chłopaka, z którym byś zawalczył najprędzej. Znaczy to albo z ekipy na przykład, ekipy i Gen Z, możesz wybrać jednego. Z Bartkiem Laskowskim często sobie uprawiamy. Wydaje mi się, że z nim bym chciał. Zmieniłaś fryzurę. Skąd właśnie inspiracja do tej fryzury? O, ją kojarzę. Taki pomysł. Poczułam w końcu tą znowu pewność siebie, którą miałam, jak pierwszy raz chciałam włosy z takiej długości. Kojarzycie ją? I tutaj zaczęłam się za bardzo przyzwyczajać już do tych włosów, więc uznałam, że po prostu potrzebuję zmiany. Okej. Okay. Czy chciałbyś w przyszłości założyć? O jak nie? Że dzieci i w ogóle? To coś tak. Dojechałam już do domu. Czas przyrządzić sobie jakąś kanapkę. Już koniec fast foodów, czas na kolację, a później... A jak nie z tej lodówki wyjmie? Bo będę oglądać z Karolem jakieś filmy wieczorkiem. Dobra, w takim razie ja po prostu rozpoczynam przygotowywanie kanapeczki. Na klopie kanapki, luj. Słuchaj, masz lepsze warunki czasu niż ja w domu, bo masz toaletę działającą, ja nie mam, bo niestety jest silnika na mnie. Nie mów, że Fritz się przyszedł wysrać. To trudnia challenge, to mi się podoba, Fritz poddymia. Nic nie zamontowali i nie wiedziałem, że szampo się zapewni. Dziękuję, Katnas. Oddawiam Essę. Dzięki, Essa naładowana. Pomyliło się, dowiedziałem, jak już zaczęło wychodzić kiblem. Ej, sąsiedzi sobie pomyślą, że tutaj coś typnie mieszkają, bo dopiero co mają, wiesz, wielki dom, a siedzą sobie w aucie, kurde, przy kiblu. Teraz, moi drodzy, mam takie przed oczami takie klatki z Pinteresta, z zdjęć, jak właśnie ludzie sobie biorą autko i sobie biorą właśnie, że co rozdają materac i tam taki piękny widok. Tymczasem mój widok trochę się różni, ale... Co to jest, Lucek? Czy to unusual? Jeżeli tak, to nie jestem nadal. Zobaczcie, jakiego mam kochanego narzeczonego. Dzięki! Oh, nice. Popcorn zrobił, tu rozstawił, proszę bardzo. No i to jest wieczorek idealny. Nie mogę wychodzić z auta, ale zobaczcie, jak pani tutaj Karol... Ułatwia Fritz, no oszust. Ja to na razie na komputerku, bo jeszcze jest za jasno, ale możemy zaznaczyć. Tak. Ludek, tutaj w drogę. Toaleta została wyłączona na czas seansu. Właśnie będziemy z Karolem oglądać sobie film. Czemu? Nie mogła tego minutę później nagrać?
sobie... Cześć, witajcie na moim kanale. Tutaj na projektorze. Ale jest to jeden z naszych ulubionych filmów z momentu, kiedy widzieliśmy chmurkę i często sobie do niego wracamy. Jezus, jaki mi! Co oni oglądają? Niesamowita. To były takie rozbójniki małe, a chmura była największym takim rzeczniochem. Tak, ona była tak najmniejszym, największym pyskiem takim malutkim. Ty, a Frisa ogląda... Salu. Moi drodzy, jest teraz godzina 23:08. Karol mnie opuszcza. Szczerze mówiąc, trochę się cykam. Nie wiadomo, czy nie przyjdzie tu ktoś, czy jakieś lisy nie przestraszą. Jest to taka trochę bojowa. No jak ty masz w domu otoczony płotem pięciometrowym? Teraz będę zawijać się już tutaj do spanka. Trzymajcie za mnie mocno kciuki. Wiadomo, że jakby to oglądacie, to już najwidoczniej przeżyłam tę noc. A jak coś to dzwoń, serio? Tak? Co to jest, no. Torpedia? Dobra, piszę właśnie do Faustyny, bo mi życzyła miłej nocki i się tak trochę wypytywała w sumie, że jak tam nocka w aucie, bla, bla, bla. Mam nadzieję, że mnie nie będziecie. Ona chce poddymiać. Ja daję im pomysły. Ja ogólnie się boję takich rzeczy, w sensie takim, no właśnie, no. Ja mam takie coś trochę, że jak ktoś takie kontrolowane, że o, ktoś mnie tak przestraszy, to jest chill. Ale jak ktoś serio, na przykład jak ja już się wyciszę tak, no dokładnie, to jest straszne. Dokładnie. To jest naprawdę przerażające i to potem siada strasznie na bani. Przeglądałam sobie jeszcze, co się dzieje w internecie, przebrałam się w piżamę, bo jednak zrobiło się trochę chłodniej, ja też zresztą wolę spać pod kołdrą. Jest teraz 14:30, starałam się jak najbardziej jakby ogarnąć wszystko, co się dzieje w internecie, jak najbardziej się zmęczyć, żeby później tak, spokojnie móc zasnąć nawet na te 4 godziny, a nie martwić się całą noc, więc na maksa się jakby, wiecie, wymęczyłam, oglądałam już wszystko, co się dzieje na YouTubie, przeglądałam Instagram, Pinteresta, TikToka. Widzimy się już rano. Dobranoc. Jest godzina 9 teraz, za jeden. Zostały mi 2 godziny do końca challenge'u. No i w sumie nie było tak źle, naprawdę się pospałam. Ja nie mam jakichś super problemów z plackami. Ciekawe, że nie było tak źle. Dobra, chociaż tyle luksusu nie się należy i się nago zrobię, co? Także robimy. Jedna rzecz, którą umiem w sumie, czyli jajecznica. O! Zobaczcie, jak słodko Karol mi zrobił śniadanko. Ja własne filmy na OnlyFans przeglądała? Ona ma OnlyFans? Jeszcze nie mogę zajść, ale już nogi mi tu wiszą. 11, moi drodzy, 11. A wreszcie mogę zejść. Także oficjalnie, moi drodzy, ten challenge dobiega końca. Zrobiłam 24 godziny w samochodzie. Jeżeli taki odcinek wam się spodobał i chcecie więcej odcinków, gdzie chcemy, robię coś przez 24 godziny, albo wyjeżdżam przez 24 godziny, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę, to będzie oznaczało, żebym robiła więcej takich odcinków dla was. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, to jest wsparcie mojego kanału i będziecie wtedy dostawać powiadomienia. Raz skorzystała z kibla przez 24 godziny. Zobaczcie w kolejnych filmach. Cześć! Raz! Ta powinna streamować te 24 godziny, dokładnie. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!